Z jakiego powodu? Ponieważ przede wszystkim wszelkiego rodzaju ataki, tak samo jak zamawiane na pentesty, rozpoczynają się od tego, że najpierw sprawdzamy, jakiego rodzaju systemy znajdują się w danej organizacji, a następnie sprawdzamy, jakiego rodzaju łaty bezpieczeństwa na tych systemach są zainstalowane. Czyli tak de facto szukamy, czy któraś z poprawek bezpieczeństwa danego systemu, aplikacji nie została przypadkiem pominięta i czy nie otwiera nam to wejścia do konkretnej organizacji. To jest ta najłatwiejsza, najszybsza metoda do tego, żeby przeprowadzić skuteczny atak na konkretną firmę. No i patrząc troszeczkę w przyszłość na to, co mówi do nas RODO, no to jeżeli my nie sprawdzamy, jaki jest stan naszych systemów, naszych aplikacji, nie wiemy, czy dobrze zarządzamy łataniem i dogrywaniem poprawek bezpieczeństwa, to tak de facto nie spełniamy tego jednego z najbardziej podstawowych punktów RODO, czyli nie przykładamy odpowiedniej staranności do tego, żeby określić, czy nasze systemy są bezpieczne. Bardzo często jest to dość trudne, tak? Ja postaram się też przytoczyć na koniec fragment jednego z niedawnych odkryć naszego kolegi, które pokazywały, jak na przykład w systemach SCADA bardzo niebezpieczne są właśnie różnego rodzaju błędy aplikacyjne, czy błędy systemowe. Jest to spowodowane tym, że w tego typu produkcyjnych środowiskach przede wszystkim dogrywanie łat jest bardzo utrudnione, tak? Jeżeli jakiś system działa od 20 paru lat i nic nie było przy nim tykane, no to trudno jest przekonać ludzi za niego odpowiedzialnych, że trzeba ten system update'ować, żeby działał lepiej, tak? On 20 parę lat działa, więc no tutaj argumenty bardzo często się kończą i bardzo często rozbija się jakakolwiek możliwość dogrania tego typu update'ów bezpieczeństwa. I opowiemy o tego typu przypadku, który został niedawno wykryty, a który w dość prosty sposób można sobie obejrzeć, sprawdzić jego skuteczność i tego typu rzeczy. Ja zawsze staram się dzielić podatności na kilka klas, tak? Jedną z tych klas takich standardowych, no to są oczywiście systemy operacyjne, tak? Czy w ogóle systemy jakiegokolwiek różnego rodzaju vendorów. Tutaj widzicie Państwo, jaka skala tego jest, tak? Ja ten slajd zaktualizowałem z ostatniej prezentacji. Ciągle na prowadzeniu jest Microsoft, ale no tutaj większość znanych vendorów, z których usług, programów korzystamy na co dzień, na tej liście się znajduje, tak? I rzeczy, które są krytyczne, tak? Czyli od 9+, czyli to, co jest tak w rzeczywistości eksploitowane i eksploity na tego typu podatność są dość proste do wykonania. No to ta ilość jest naprawdę zatrważająca, jest tego bardzo dużo. Związane jest to z tym, że no tego typu rzeczy są ciągle poszukiwane, tak? Kod różnego rodzaju aplikacji jest ciągle analizowany w celu znalezienia możliwości, czy to przepełnienia bufora, czy to wyrzucenia jakiegoś błędu systemowego typu SEC po to, żeby przejąć jakiś konkretny proces, bądź wiele innych metod, tak? Bo jest tego bardzo, bardzo wiele. Drugim oczywiście elementem są wszelkiego rodzaju ataki na aplikacje. Top 10 za 2017 rok. No widzimy, które z tych metod ataku aplikacyjnych jesteśmy w stanie wykonać, albo które mogą zostać wykonane na nasz własny system i które rzeczywiście wymagają jakiejś bardzo mocnej wiedzy i zorganizowania takiego ataku jest dość utrudnione, a które tak de facto są bardzo prostymi atakami, które naprawdę można wykonać w bardzo łatwy sposób, nawet używając po prostu już dedykowanych do tego narzędzi, niekoniecznie pisząc własne oprogramowanie w jakimś języku, czy to Python, czy cokolwiek innego. Więc widzicie, że od SQL injection do praktycznie cross-site scriptu to mamy rzeczy, które po drobnej lekturze, po zapoznaniu się z pewnymi tutorialami, każdy praktycznie może sobie wykonać. Są do tego dedykowane narzędzia i można sobie w ten sposób sprawdzać pewne rzeczy z własnej organizacji. Podstawą
żeby rozpocząć w ogóle myślenie o tym, żeby zarządzać jakimikolwiek podatnościami, które u nas występują, no to jest trzeba je odkryć, tak? A żeby je odkryć, no to stosuje się na świecie różnego rodzaju skanery podatności, tak? No, ja osobiście lubię Nessusa i z Nessusa korzystam. Korzystam również z Qualisa, znamy też wiele innych, znamy też ręczne metody potwierdzania tego typu podatności, które też dzisiaj spróbujemy podczas tego Webexu pokazać. No ale to jest tak, że Nessus jest takim rozwiązaniem, które trafiło, tak kolokwialnie mówiąc, pod strzechy, tak? Jest to rozwiązanie, które można używać w sieci domowej całkowicie za darmo. W małych firmach jest to drobna opłata za taki Nessus skaner, który już jest nam w stanie skanować całą sieć i sprawdzać, jakie rzeczywiście podatności tam występują. No i oczywiście są potem dalsze ewolucje tego systemu już dla bardzo dużych firm, które bardziej zbliżają same skanery podatności do tego, żeby były systemami incident response i określały, na jakim poziomie po prostu bezpieczeństwa w danej firmie jesteśmy. Tak, czyli rozpoczynamy od tego, że w ogóle zaczynamy cokolwiek skanować. Tak? Skanować możemy różnego rodzaju systemy operacyjne, możemy skanować bazy danych, możemy skanować aplikacje, tak? To są rzeczy, które powinno się skanować. Działa to na tej zasadzie, że puszczany jest skan, sprawdzane są porty, tak? Czyli jest skan port odpalany. Jeżeli znajdowany jest jakiś otwarty port na konkretnym adresie, no to pod ten otwarty port sprawdza się dostępne podatności. Porty bardzo często określają, jakie aplikacje na nich chodzą, więc można to sobie po prostu, znaczy system automatycznie to przepisuje i szuka, czy którekolwiek z CVE ma, nie jest dostępne na podstawie indykatorów samego mechanizmu wyszukiwania. Można ułatwić tego typu działania, ponieważ my bardzo często zalecamy takie skanowanie na zasadzie z uwierzytelnieniem, ponieważ zwykły skan sprawdza tylko, czy coś jest dostępne i czy coś odpowie na danym porcie i czy wersja tego, co odpowiedziało, jest przypisana do jakiejś konkretnej podatności z listy CVE. Sprawdza też domyślne hasła, czy na przykład nie ma możliwości logowania się na jakichś tam domyślnych hasłach. Dużo bardziej zaawansowaną metodą jest skanowanie z uwierzytelnieniem, no bo wtedy jesteśmy w stanie się do systemu zalogować i tak de facto od strony już systemowej jesteśmy w stanie sprawdzać dużo więcej elementów, tak? Czy nie występuje tam jakiś znany malware poprzez uruchomione procesy, tak? Czy nie ma jakiejś komunikacji z botnetem poprzez porównanie z bazą danych IP, do których ruch jest wychodzący, tak? Czy wszystkie wersje oprogramowania i ich DLL to są te, które rzeczywiście powinny być, ponieważ bardzo często wszelkiego rodzaju injection kierowane jest w pliki DLR, tak? Więc no tutaj mamy już przeszukiwanie stacji serwerowych i endpointów pod kątem dużo bardziej zaawansowanych metod wykrycia i dużo większych zagrożeń. A sprowadza się do tego, że tak jak w naszym przypadku, my mamy stworzonego jednego administratora sieci laboratoryjnej, na podstawie którego credentiali ten Nessus skaner loguje się do naszych systemów i sprawdza, na jakim etapie one są. Oczywiście to jest tak, że producent o wielu rzeczach pomyślał, tak? Jednym z tych elementów to są możliwość instalowania agentów na konkretnych systemach operacyjnych. Jest to jeszcze bardziej rozwinięty element niż tak de facto skanowanie na podstawie uwierzytelnienia, ponieważ no, jesteśmy jednym z procesów, jesteśmy zainstalowani na systemie, jesteśmy członkiem tego systemu operacyjnego, więc mamy dostęp do praktycznie wszelkiego rodzaju procesów i obserwowania tego, co one w rzeczywistości robią. No i też nie potrzeba tworzyć żadnego dodatkowego administratora, na przykład na systemach, albo dawać uprawnienia tego typu skanerowi sieciowemu, do tego, żeby mógł się zdalnie logować do jakiegoś bardzo krytycznego systemu. Tak więc tutaj dla systemów, które chcemy bardzo mocno monitorować i chcemy na nich mieć odpowiedni poziom bezpieczeństwa, no to wtedy na bardzo wielu producentów skanerów podatności zaleca zainstalowanie agenta. To nie jest tak, że to Nessus, ale to wiele, wiele tego typu systemów działa właśnie w ten sposób.
Patrząc na to też, co dzieje się w ostatnich kilku latach, to jest tak, że właśnie w takich środowiskach pseudoprodukcyjnych czy produkcyjnych, gdzie utrudnione jest przekonanie kogokolwiek do tego, żeby zainstalować jakieś oprogramowanie albo zezwolić na przykład na skanowanie różnego rodzaju podatności na stacjach i na serwerach, można zastosować takie rzeczy jak pasywny skaner. Tak? Działa to na tej zasadzie, że przy pomocy spam portu czy tapa jesteśmy w stanie przekierować cały ruch z danej podsieci czy z jakiegoś łącznika korowego i na podstawie komunikacji rozpoznać aplikacje, które w tej komunikacji biorą udział. Bardzo często w tej komunikacji w headerze mamy też i wersję tego oprogramowania i na tej podstawie zbudować bazę danych tego, co w sieci się znajduje, wykryć różnego rodzaju hosty, wykryć różnego rodzaju serwery i aplikacje, które tam działają, i przypasować do nich możliwe podatności, które następnie będą zaznaczone w raporcie, że na tego typu stacjach, na tego typu serwerach mamy takie takie oprogramowanie w takiej takiej wersji, które tak de facto może być podatne na konkretne ataki. I to w wielu miejscach bardzo mocno ułatwia rozpoczęcie takiego procesu doszczelniania tego całego procesu zarządzania podatnością, ponieważ nie ma to wpływu na ruch, nie trzeba nic instalować, nie trzeba żadnego ruchu degenerować do maszyny, działamy po prostu na kopii tego ruchu, więc nawet w sieciach produkcyjnych nie ma problemu, żeby po prostu fragment takiego ruchu zabrać, bo nie ma on żadnego wpływu na to, jak będą działały systemy w danej konkretnej sieci. I to, co potrafi tak de facto skanowanie pasywne, to już po pewnej mierze powiedziałem, ale zna ono po prostu pewnego rodzaju indykatory, przypasowuje to do konkretnych aplikacji, które chodzą, rozpoznaje konkretny sprzęt, no i dzięki temu jest w stanie wykryć, czy dane CVE dla tej maszyny może być potencjalnie dostępne. No i oczywiście wykrywa też takie rzeczy, jak na przykład właśnie komunikację z botnetem, no bo cała ta komunikacja idzie przecież przez sieć i tutaj mamy też do niej dostęp. Teraz parę słów na temat właśnie tych środowisk, tego środowiska składowego i tego, co ostatnio udało nam się a że odkryć, a b, że udało nam się to potwierdzić i sprawdzić, że ten atak jest ciągle dostępny i ciągle ktoś monitoruje wszelkiego rodzaju serwery, które przez przypadek bądź nie bez przypadek są wystawione do sieci i mają otwartą jakąś komunikację, tak? Zaczęło się to od tego, że współpracujemy z firmą STM, która poza tym, że jest jedną z najlepszych firm pentesterskich w Polsce, to posiada też swój własny system do wykrywania tego typu podatności. System oparty jest przede wszystkim o to, że wystawia takie honeypoty, tak, dla różnego rodzaju zdarzeń, na przykład dla sieci Wi-Fi, na przykład dla serwera WW, bądź nasłuchuje na różnego rodzaju innych portach. Jeżeli na przykład ktoś puknie w port, bo sami dobrze wiecie, że jak, nie wiem, obserwujecie jakieś logi z własnych firewalli, no to dziennie to prawdopodobnie nawet w najmniejszej organizacji takich skanów przeprowadzonych na konkretny adres IP, który jest adresem publicznym, to dochodzimy do tysiąca różnego rodzaju skanowań portów w ciągu jednej doby, tak? I tutaj to, o czym mówiłem na początku, większość systemów skadowych działa na porcie 502, no więc proste zapuszczenie nmapa, tak, w różnego rodzaju adresy, można je oczywiście zrandomizować. Nikomu tego nie polecam, bo jest to łatwe do wykrycia, łatwe do namierzenia, ale we własnym środowisku jak najbardziej można takim prostym narzędziem jak nmap sprawdzić dla konkretnego adresu IP, czy na przykład port 502 jest otwarty, tak? Jeżeli taki port jest otwarty, no to dalej można sobie sprawdzać, wysyłając różnego rodzaju payload, a co tak de facto nam tam odpowie. Ja dzisiaj wspomnę o takim ataku, który jest związany z oprogramowaniem, które nazywa się Zscada.
To jest hiszpańskie oprogramowanie dla SCADA, na którym możemy zrobić przepływy najróżniejszych rzeczy. Wiele firm tego używa. Z tego, co się zorientowaliśmy, jest też kilka firm w Polsce. Jest to normalny, dość duży, znany producent oprogramowania, które można instalować na różnych serwerach, na Windowsie, zrobić na nim zarządzanie nawet automatyką domową, tak? Na przykład jakimś przepływem ciepłej wody i tego typu rzeczy, ale również na przykład przepływem różnego rodzaju innych cieczy, nie wiem, na stacjach benzynowych czy na stacjach przetankowywania, tak? Więc w takich miejscach takie oprogramowanie może być jak najbardziej wykorzystywane. No i teraz to, co jest istotne. Na jeden z naszych honeypotów wystawionych właśnie w ten sposób został wykryty właśnie skanowanie na porcie 502. Dalej pod ten port poszedł exploit, który można sobie znaleźć na ExploitDB. Już sekundka, się tylko przełączę. Na ExploitDB dla konkretnej wersji tego systemu ze SCADA jesteśmy sobie w stanie pociągnąć cały kod źródłowy konkretnego exploita, który tak de facto wykorzystuje dosyć prosty mechanizm wywołania, przepełnienia stosów w tej aplikacji Zscada, który dalej przekierowuje swój błąd do standardowej procedury SEC, co powoduje, że atakiem właśnie na Static Exception Handling jesteśmy w stanie w miejsce w pamięci operacyjnej tego serwera, na którym ta Zscada była postawiona, dołożyć swój własny kawałek payloadu, który może być, nie wiem, interpreterem, może być jakimkolwiek reverse shellem, cokolwiek nam przyjdzie do głowy, możemy po prostu w to miejsce w pamięci wstrzyknąć i zamiast wyskoczenia tego standardowego okienka, że nasza aplikacja wywołała krytyczny błąd, tak, czyli przestała działać, czy tam ją zatrzymać, czy poczekaj, tego typu rzeczy, a zamiast wrzucenia tego okienka na ekran, system operacyjny wykona to, co my tak de facto chcemy, i dalej jesteśmy w stanie przejąć pełną kontrolę nad tą stacją. Ponieważ ten atak ciągle jest dostępny i tego typu programowanie ciągle na sieci jest, producent jeszcze nie załatał tego błędu w swoim oprogramowaniu, nie możemy go pokazać na takiej webowej sesji z tego powodu, że następnie my ją udostępniamy na naszych kanałach YouTube'owych. No i byłoby to pewnego rodzaju tutorialem, tak, w jaki sposób takie rzeczy robić, ale jeżeli ktoś byłby zainteresowany, żeby zobaczyć, jak taki atak można przeprowadzić, w jaki sposób tak de facto robi się debug tej aplikacji po to, żeby znaleźć konkretne miejsce do przepełnienia tego stosu, potem jak poprzestawiać te fragmenty pamięci, tak żeby wstrzyknąć ten kod, to nie ma problemu, możemy się na taką sesję umówić i coś takiego zaprezentować. Dzisiaj pokażemy trochę łatwiejsze rzeczy i już powoli zaczniemy przechodzić do dema. A więc podsumowując, ja chciałem tylko powiedzieć, że no, według mnie pierwszym krokiem do tego, żeby w ogóle walczyć z jakimikolwiek możliwościami ataku na naszą firmę, no to dobrze byłoby wiedzieć, którędy tak de facto do naszej firmy można wejść, tak? Więc jak zaczniemy od tego, żeby określić te wszystkie miejsca, które są potencjalnie niebezpieczne, no to po pierwsze, jeżeli da się je załatać po prostu oprogramowaniem, łatą dostarczoną przez producenta, to warto to robić, nawet trzeba to robić. Jeżeli tego się nie da robić, bo bardzo często jest to na przykład jakaś aplikacja, która jest dewelopowana specjalnie dla nas i z deweloperem, a dalej jest duży problem, żeby w jakimś sensownym czasie coś nam ktoś dopisał, no to różne istnieją innego rodzaju metody, które my bardzo często polecamy właśnie po testach penetracyjnych. Jeżeli wyjdzie, że któraś z aplikacji ma jakieś krytyczne błędy, typu, nie wiem, cross-site script czy SQL injection, no to zawsze można zastosować jakiegoś rodzaju application firewalla, tak? Dla aplikacji webowych oczywiście. Web application firewalla, dla innych application firewalla, który
założy tak zwanego virtual patcha na konkretną podatność, bądź ewentualnie, jeżeli na przykład nie chcemy stawiać następnych skrzynek sieciowych, które będą nas gdzieś tam chronić, to bardzo chętnie oferujemy pomoc w stawianiu takich prostych systemów do tak zwanego hardeningu, czyli dla konkretnego serwera, dla konkretnych usług, dla konkretnego systemu operacyjnego, jesteśmy w stanie sami poprzez zarządzanie protokołami, które są dostępne w tym systemie, odciąć możliwość zrobienia pewnego rodzaju ataku na konkretne CVE, tak zwanie utwardzić tego typu system, co prawdopodobnie będzie jednym z kolejnych naszych spotkań Webexowych, ponieważ dzisiaj zobaczymy, w jaki sposób sieć się skanuje, jak wykrywa się hosty i czym one tak de facto są. Jak znajdziemy tam jakieś podatności, a znajdziemy, ponieważ jest to nasza sieć hubowa oczywiście, pokażemy, w jaki sposób można by spróbować wyeksploitować taką podatność i potwierdzić, czy ona jest dla nas rzeczywiście krytyczna, czy tak przypadkiem no jest ona dostępna dla tego rodzaju systemu, ale akurat dla nas nie jest to problem, bo nie da się jej zastosować. Dobra. Ja teraz będę miał trochę skakania, więc zrzucamy te rzeczy, które nam są już mniej potrzebne. I zaczniemy od tego, że zalogujemy się do Security Center, czyli nakładki na wszelkiego rodzaju skanery podatności T-Enable. Ja tutaj od tygodnia mam uruchomione skany w naszą sieć laboratoryjną. W tej sieci znajdują się różnego rodzaju systemy. Od systemów mobilnych poprzez systemy na Windowsowe, zarówno Windows XP, Windows 7, Windows 10. Znajdują się systemy serwerowe, Windows 2012 R2, Windows 2016, tak? Tego jest tutaj sporo, jest dużo stacji Linuxowych, różnego rodzaju dystrybucji, no więc ta sieć ma sporo komputerów, na których tak naprawdę jest dosyć dużo podatności, ponieważ część z tych systemów została pozbawiona pewnego rodzaju łatek, żeby łatwiej było pokazać, jak to rzeczywiście działa. W normalnym działaniu w firmie, no nie spodziewałbym się tego, że ktoś ma 94% eksploitowanych podatności na jakiejkolwiek maszynie. No bo jeżeli by tak było, no to rzeczywiście tutaj trzeba zakasać rękawy i bardzo szybko poprawiać bezpieczeństwo takiego serwera, takiego systemu operacyjnego, ponieważ no, może być to zatrważające w skutkach, tak? Ja nie za bardzo chcę pokazywać, jak się konfiguruje na Nessusa, żeby jakieś tam konkretne skany robić, tak? Bo oczywiście mamy tutaj asety. Jako aset możemy sobie zdefiniować swój własny, mamy tutaj jakieś różne przygotowane. Naszym własnym asetem to może być na przykład właśnie cała jakaś konkretna podsieć ze wszystkimi adresami IP w danej klasie, tak, żeby z łatwą metodą można było sobie przeprowadzać dla niej skan. Mogą być to urządzenia mobilne, mogą być to tylko na przykład hosty systemem operacyjnym Windows. Skanów mamy możliwość definiowania różnych i wiele. I to jest tak, że są pewnego rodzaju skany, które działają zgodnie z licencją, tak? Czyli jeżeli kupimy licencję na 500 adresów IP, które chcemy skanować, no to oczywiście tyle endpointów czy jakiegokolwiek innego rodzaju serwerów możemy sobie dodać do takiego skanu, ale są też takie skany, gdzie na przykład chcemy sobie w ogóle zinwentaryzować wszystko, co u nas w sieci lata i piszczy, i wtedy takie skany możemy robić sobie po prostu dowolnie. Tutaj producent w ogóle w żadnym stopniu tego nie licencjonuje, i skany jako Discover możemy sobie robić najróżniejsze. Mamy tutaj przygotowanych kilka skanów, ale tak de facto to, co nas najbardziej interesuje, to są rezultaty tych skanów, tak? To jeszcze może wrócę na sekundę do aktywnych skanów. To jest tak, że tutaj widzicie, jest dostępny scheduler i mamy tak, że część tych skanów jest zaplanowana każdego dnia na jakąś konkretną godzinę i ona się po prostu codziennie wykonuje. Część skanów jest taka, którą możemy sobie zrobić ad hoc, tak? Czyli zależy, jak chcemy. Oczywiście każdy z tego typu skanów możemy sobie
zmienić i możemy ustalić sobie, jak on często ma być robiony, czy ma być zrobiony teraz, czy ma być zrobiony raz w jakiejś konkretnej godzinie, czy ma być robiony codziennie, co tydzień, co miesiąc, tak? Więc tutaj jest jak najbardziej możemy sobie takimi rzeczami zarządzać i de facto to, co nas będzie interesowało, to rezultat tych skanów, który po pierwsze będzie odzwierciedlał trendy naszej sieci, tak? Czyli ile tych stacji końcowych i serwerów zostało wykrytych z jakąś konkretną podatnością i o konkretnym poziomie, tak? Medium, high, critical. No i dzięki temu też będziemy byli bardzo łatwo w stanie ocenić, jak wygląda poprawa tego naszego bezpieczeństwa, tak? No bo jesteśmy sobie w stanie porównać skan do skanu i zobaczyć, że na przykład zostały jakieś systemy spatchowane i już w następnej wersji tego nam znika, tak? Czyli prace idą do przodu. No i takie rzeczy przede wszystkim występują w tych raportach już dla wyższego managementu. No i tutaj mamy różnego rodzaju raporty, które możemy sobie oczywiście sami tworzyć, na przykład z przeprowadzenia inwentaryzacji oprogramowania i sprzętu. To jest ten taki, który mówiłem, że nie odcina od licencji. No ale mamy też tutaj skan na zasadzie poprawy bezpieczeństwa, czyli wykrycia luk i ich remediacji, tak? Czyli tego, co sobie tam dalej poprawiamy w tym systemie. Oczywiście wszelkiego rodzaju te report cards dla wyższego managementu są całkowicie edytowalne, są całkowicie, możemy je sobie tworzyć nowe, czyli nie wiem, chcemy mieć zgodność z czymś, to tworzymy sobie nową taką kartę, i tak de facto jesteśmy w stanie skorzystać z gotowych szablonów dla PCI-a, dla różnego rodzaju innych compliance'ów, które mogłyby nas interesować. I oczywiście są też takie compliance'y, które są dla środowisk produkcyjnych, zgodności dla SCADA i tego typu rzeczy, więc jest pełne wsparcie dla najróżniejszych rzeczy. No dobra, ale jak już taki skan puścimy, to możemy sobie jakiś skan uruchomić. Tak, tutaj mamy przycisk start, akurat on był zaplanowany na godzinę 13, ale ja go mogę wyzwolić wcześniej. I teraz w Active Scanach on jest już jako nowy. Jak sobie wejdziemy do scan resultsów, widzimy, że ten skan się rozpoczął i on będzie się przez jakiś czas procesował. To, co jest istotne, on w tym momencie skanuje całą podsieć, naszą labową 95, więc przejedzie po wszystkich adresach IP, które odpowiadają, sprawdzi, jakiego rodzaju są to systemy i będziemy w stanie sobie zobaczyć, o co w tym chodzi. Tutaj mamy z dnia wczorajszego tego typu skan. Możemy sobie go posortować nie według vulnerability, no bo tu na górze mamy wszystkie, które są krytyczne. Możemy sobie go posortować według adresów IP, zobaczyć, które serwery są dla nas najbardziej podatne. Nie wiem, pierwszy lepszy z brzegu. Co my tutaj mamy? Windows 7 Professional na adresie 9515 w naszej domenie. No i widzimy, że mamy tutaj dwie krytyczne podatności, wiele rzeczy związanych z incydentami takimi typowymi dla tej maszyny. Jeżeli chcielibyśmy zobaczyć sobie dokładnie, co tam się znajduje, to po prostu klikamy w ten skan i mamy tutaj dostępne wszelkiego rodzaju informacje na temat tego, co tak de facto na tej maszynie zostało wykryte. W każdą z tych informacji, coś ciekawszego, w każdą z tych informacji możemy wejść. Mamy tutaj informacje o tym, jakiego rodzaju podatność tutaj mamy. A tutaj oczywiście jest Eternal Blue, czyli jeden z bardziej słynnych ataków zeszłego roku, wykorzystywany przez Petya i innego rodzaju ataki, którego notabene za chwilkę sobie spróbujemy powtórzyć na którąś z tych stacji, które tutaj są. No i tak, prawdę powiedziawszy, mam tutaj cały opis, mamy solution do tego, w jaki sposób sobie z tym radzić. No więc informacji jest sporo, jest z czego korzystać i jest jak tego typu rzeczami zarządzać. Dobra, tego skanu, który puściliśmy, teraz mamy 29%, więc żeby nie czekać, nie patrzeć, jak ładnie przesuwa się pasek, zróbmy może tak, że na tą chwilę spróbujmy odtworzyć
to, co tutaj rozpoczęliśmy, czyli skanowanie takiej całej jednej podsieci, w ręczny sposób, tak? Czyli spróbujmy, nie używając jakichś profesjonalnych narzędzi, domową metodą spróbować przeskanować sobie sieć. Co najłatwiej jest użyć, co nie sprawia jakichś tam problemów? No oczywiście można użyć Nmapa do tego, żeby najpierw zamapować sobie taką sieć, jakie adresy IP odpowiadają i jakie porty są pootwierane. Z tym nie ma żadnego problemu. Ale to jest dość proste, więc więc tak prawdę powiedziawszy, no nie będziemy tego pokazywać, bo raz skan przez całą sieć to trochę zajmie, a dwa, no to wyjdzie nam lista, która nam powie o tym, że mamy jakieś konkretne adresy IP z jakimiś konkretnie otwartymi portami. Pamiętam, że mieliśmy tam te Eternal Blue, tak, więc sprawdźmy sobie na przykład, czy rzeczywiście jesteśmy sobie w stanie potwierdzić, czy na tej maszynie taka podatność występuje i spróbujmy to zrobić po prostu bardziej ręcznie, tak? Mamy. I tak de facto możemy sobie teraz tak wyświetlić opcje, które mamy tutaj do ustalenia, żeby taki skan na jakąś konkretną podatność wykonać. Tutaj mamy tak, że używamy narzędzia, które będzie nam skanowało podatności pod SMB dla jej konkretnej podatności, czyli MS1710, czyli właśnie Eternal Blue, Eternal Romance. Oczywiście widać tutaj, że jesteśmy w stanie też dołożyć sobie do tego Double Pulsara. Tak? Double Pulsar jest to jedna z kolejnych, jest, jest to jedna z kolejnych. Jest to jedna z kolejnych edycji tego samego exploita, która tak naprawdę powoduje to, że ten atak na SMB jest dostępny dla Windowsów 2012 na serwer i dla Windowsów 10 i 8. Tak? Tutaj w wersji tej 0.10 jest to dostępne dla Windowsów 8 i Windowsów 7. Standardowo Metasploit tego nie ma, to wystarczy sobie dorzucić też kawałek takiego kodu, który robi tego Double Pulsara do repozytorium, i możemy sobie też to jak najbardziej testować. To, co mamy tu jeszcze do ustawienia, to jest hosty, które będziemy chcieli skanować. Z doświadczenia wiem, że jeżeli wystrzelimy to w całą podsieć, no to zajmie nam to z jakieś 15 minut, więc tak de facto, żeby pokazać, że to rzeczywiście działa, to był adres 15, port, który nas interesuje, to jest port SMB, czyli 445. I to jest tak de facto wszystko, co potrzebujemy sprawdzić. Uruchamiamy, oczywiście możemy to zapisać tak, żebyście Państwo byli przekonani, można to zapisać w ten sposób. No i wtedy po prostu jako rhost doda nam się cała podsieć. I wtedy po prostu skaner rozpocznie działanie na wszystkie komputery, które w tej podsieci są, zaczynając od pierwszego adresu, kończąc na ostatnim. Po wykonaniu tej komendy widzimy, że jest to Windows 7 Professional i że jest podatny na tego typu atak, tak? Więc jak już to mamy, to wróćmy na chwilkę do naszego skanera, zobaczmy w jakim on jest stanie. Dobra, mamy 88%, więc jeszcze dosłownie chwila została, żeby całą tą sieć zeskanować. To może tak. Jeżeli mamy potwierdzenie, tak? Czy to ze skanera podatności, czy zrobiliśmy sobie to ręcznie w jakikolwiek sposób, wiemy, że któraś z naszych maszyn jest podatna na pewnego rodzaju lukę, znaczy tą lukę posiada,
no to to, żeby nie mieć bardzo dużej ilości tego typu alertów, warto jest spróbować potwierdzić, że taką lutkę da się w jakiś sposób eksploitować. No i żeby to zrobić, to możemy po prostu konkretnego exploita wykonać na tą maszynę, która jest w teorii podatna. Więc używamy sobie, dalej skorzystamy z magneta exploita, bo to jest dość wdzięczne narzędzie do takiej ręcznej zabawy. No i chcemy użyć exploita, który jest na system operacyjny Windows dla protokołu SMB. No i wiemy, że to jest MS-17, czyli Microsoft opublikował ten biuletyn z poprawką w 2017 roku. Jego nazwa to jest 10, to jest Eternal Blue. Mamy załadowanego tego exploita do naszej bazy. I teraz mamy też oczywiście kilka rzeczy do potwierdzenia, tak? To przede wszystkim musimy ustawić sobie tego naszego hosta, którego chcemy zaatakować, tak? Czyli mamy już ustawionego tego hosta, mamy ustawiony port. Tak de facto można tutaj się pobawić w parę innych jeszcze rzeczy, w zależności od tego, ile razy on ma spróbować tego ataku, ponowić go, bo on wykorzystuje różnego rodzaju obfuskacje dla samego exploita, tak? Czyli tam ten exploit ma kilka razy użytego jakiegoś encodera, żeby nie był taki prosty do rozpoznania. Ale w takim środowisku, gdzie po prostu skaner podatności nam mówi o tym, że mamy taką lukę, na tą chwilę nie jest to może coś, co bardzo wszystkich przeraża, tak? No bo wiemy o tym już od roku, ale do potwierdzenia w momencie, kiedy ten atak został ogłoszony, tak? I zanim pojawiły się różnego rodzaju luki podatności, no to użycie takiego exploita, no oczywiście nie był on jeszcze dostępny na przykład dla Metasploita, trzeba byłoby poszukać sobie gdzieś dokładnie jakichś opisów i samemu mógł go stworzyć, no ale to potwierdza, czy my tak naprawdę jesteśmy na to podatni. Dobra, ale do rzeczy. Uruchamiamy skonfigurowanego exploita, rozpoczyna się próba połączenia z tym konkretnym serwerem, jest dogrywanie różnego rodzaju pakietów. No i po bardzo krótkiej chwili widzicie, że mamy pełen sukces, jesteśmy w shellu Windowsa 2007. Mamy pełny dostęp do tego, co się w nim znajduje. Możemy sobie dokładnie zobaczyć, co tutaj jest. Możemy sobie zobaczyć, jakich mamy użytkowników. Widzimy, że mamy administratora, mamy admina, mamy jakiegoś administratora z naszej domeny. Tutaj tak de facto mogłoby być to konto gościa, do którego się dostaliśmy, tak, w firmie. Wtedy przerzucamy sobie z jakichś własnych zasobów tutaj chociażby, nie wiem, Meterpretera czy Mimikaca. Mimikacem pociągamy sobie haseł dla któregokolwiek z tych kont. Jeżeli to jest konto gościa z niższymi uprawnieniami, no to potem na tej podstawie możemy sobie zrobić lateral movement do wyższych procesów, które na tej maszynie są już w tym momencie odpalone. Wstrzyknąć się w jakiś proces, na przykład użytkownika administratora, znowuż uruchomić Mikaca, znowuż pociągnąć hasła, tak de facto wyczyścić logi, wyjść i na tą chwilę mamy dostęp do firmy razem z hasłem administratora i możemy tu wracać, robić tak de facto co chcemy. No ale jak Państwo widzicie, no nie jest to mocno skomplikowane, tak? Ale jak mamy parę tysięcy tych komputerów, oczywiście można, jest bardzo dużo tutoriali, które mówią, w jaki sposób na przykład Metasploita skonfigurować z Nessu skanerem, tak żeby to w jakimś stopniu zautomatyzować, ale dalej to jest tego typu zabawa, tak? Można oczywiście wszelkiego rodzaju tego wyniki wypychać, no jest to Linux, tak? Więc możemy to wypchnąć po prostu do jakiegoś pliku, to może być nawet CSV-ka, tak? Którą potem sobie gdzieś zaimportujemy do jakiejś kibany czy do czegokolwiek innego, będziemy to wizualizować. No ale to jest dla tych, którzy mają dużo czasu, mają na to ochotę i bardzo lubią się w takie rzeczy
bawić. Dobra, tak wygląda tego typu podejście do ręcznego potwierdzania. I to, co ja osobiście zalecam, to jest tak, jak macie rzeczywiście jakiś problem z konkretną siecią, macie dużo tych zgłoszeń związanych ze skanerem podatności, no to już macie oczywiście ten skaner podatności, no to oczywiście warto byłoby spróbować te systemy, znaczy te wyniki tego skanera popotwierdzać dalej, czy one są w jakikolwiek sposób otwarte na to, żeby dało się je eksploitować. Zróbmy tak, bo tutaj skaner sobie ciągle działa. Prawdopodobnie ja widziałem, że on utknął się na mojej stacji, bo Symantec wykrył skanowanie na moim komputerze i prawdopodobnie on się odnawia, tak, żeby mnie przeskanować, a nie będzie mu to dane, bo na 90 minut został zablokowana komunikacja z tego adresu. Nie będę teraz przekonfigurowywał Symanteka, więc po prostu użyjemy tego samego skanu. Jak widzicie, to jest ten sam skan, skanuje nawet większą ilość komputerów, udało mu się przeskanować, ten utknął na 256 adresie, ale jest zakończony, możemy sobie go pobrać. Dobra, mamy pobrany. Przełączmy się teraz na maszynkę, która jest jedną z naszych maszynek testowych, na której tak de facto mamy zainstalowanego Core Impacta. Core Impact jest to też jedno z narzędzi, znaczy jedno z wielu, tak? No bo jest Core Impact, jest Canvas, jest Metasploit, jest Cobalt Strike, jest wiele takich narzędzi, które służą do tego, żeby zautomatyzować proces pentestów. No, oczywiście jak przeprowadzimy skan podatności, no to raczej nikt nie chce wzywać od razu pentesterów, płacić im grube pieniądze za to, żeby potwierdzili, czy te nasze podatności, które tutaj są, to są jakieś tam bardzo istotne, no bo to po prostu żaden budżet by tego nie wytrzymał, tak? Więc warto jest mieć zaplanowane pentesty w jakichś sensownych odstępach czasu. Ale tak prawdę powiedziawszy, można zastosować narzędzie, które automatyzuje tego typu pracę, które będzie powodowało to, że mamy jakiegoś rodzaju wyniki na to, co wyszło z naszego skanera. Takie narzędzia typu Core Impact czy jakiekolwiek inne można w bardzo prosty sposób integrować z właśnie różnego rodzaju skanerami podatności. Można to robić ręcznie, można robić to automatycznie. Tu są jeszcze dane z moich wcześniejszych testów, czy to wszystko sobie dobrze działa. Wypakowaliśmy z pociągniętego bezpośrednio z Nessus Security Center plik z wynikiem wczorajszego skanu. Ten plik jest w formacie Nessus, tych formatów tam jest kilka, akurat ten. No i tak de facto możemy to zrobić na kilka sposobów. Najłatwiejszy to jest zintegrowanie API Core'a razem z API Nessusa i zrobienie tego procesu całkowicie automatycznego. Wychodzi skan, skan zapisuje swój wynik, ciągniemy tego typu plik z rozszerzeniem i ustawiamy tutaj scheduler, który mówi o tym, że na przykład odpal nam takie testy na jakąś tam konkretną podsieć i sprawdź, czy tutaj coś z tego da się uruchomić. To jest dużą zaletą Core'a w odróżnieniu od Metasploita. To jest to, że tutaj producent te exploity, które pisze sam, no stara się, żeby te exploity nie spowodowały żadnego problemu z systemem operacyjnym, który jest w tym momencie atakowany, tak? Ja często używam Metasploita i wiem o tym, że czasami atak na jakąkolwiek maszynę, na jakąś, nie wiem, bardziej zorganizowaną podatność, świeższą, nowszą, powoduje to, że no ta maszyna przestaje być responsywna, tak? My oczywiście do niej się wiemy, ale możemy też powodować freeza tego systemu, no i niestety cała praca na nic, no bo nie na zafrizowanym systemie nie popracujemy. Tutaj jest tak, że
Bardzo, bardzo mocno te exploity są testowane po to, żeby nie powodować tego typu problemów. To, co możemy zrobić, to możemy sobie stąd wziąć import-export. Możemy sobie znaleźć tutaj output from Nessus, tak? I po prostu w to miejsce dodać konkretny plik, który nas interesuje. No bo możemy to zrobić w formie klikadła, tak? Czyli bierzemy sobie Vulnerability Scanner Validation, czyli to, co zostało zeskanowane, spróbujmy potwierdzić. Wybieramy sobie jednego z dostawców. Jak widzicie, jest ich tutaj sporo. Jest Retina, jest Qualys, jest NexPose, jest Nessus. W naszym przypadku na tą chwilę Nessus, ale możemy to zrobić jakimkolwiek innym skanerem. Importujemy sobie ten plik, który nas interesuje. Mamy tutaj ten nasz pliczek. Ciach. No i tak de facto rozpoczynamy. I widzimy tutaj rozpoczęło się importowanie danych z tego pliku i wszystkie podatności, które podczas tego skanu zostały wykryte i które są w bazie Core Impacta, zostaną przetestowane pod kątem tego, czy system jest na nie podatny czy nie. No i tak jak widzicie, tutaj już mamy zaciągniętą listę tych serwerów, które żyją, które są podłączone i które odpowiadają. No i tutaj będziemy mieli kolejne etapy. Tak? Teraz robimy sobie potwierdzenie tych portów i tak dalej, i tak dalej. No trochę to oczywiście zajmie. To można sobie oczywiście ładnie poukładać i wtedy jest dużo, dużo łatwiej to obserwować. Ale tak prawdę powiedziawszy, jeżeli chcemy robić jakieś, znaczy tego typu potwierdzenia dają nam bardzo ładny wynik na sam koniec, mówiący o tym, czy rzeczywiście coś się udało, czy się czegoś nie udało. Mamy tych skanów bardzo wiele pod różnego rodzaju podatności. Ale dla codziennej pracy, jeżeli chcemy na przykład testować jakieś konkretne rzeczy, to na przykład nie ma żadnego problemu, żeby sobie po prostu sprawdzać jakieś konkretne ataki. Zobaczcie, jeżeli chcielibyśmy na przykład zrobić tą stację 15. Gdzieś tu być powinna. Aha, dobra, tu jest. No to możemy po prostu powtórzyć to samo, co robiliśmy przed chwilą, szukając po prostu exploita Eternal Blue, przeciągając go na tą konkretną stację i odpalając. No teraz nie będę tego odpalał, bo tutaj leci następny skan, ale to jest, działa to w ten sam sposób. Core Impact używa exploita na tą konkretną lukę, eksploituje tą maszynę, dostajemy informację, że albo exploit się powiódł, albo się nie powiódł i mamy wtedy zwalidowane to, czy tak de facto nasz system jest bardzo krytyczny do tego, żeby go łatać, czy na przykład jeżeli tych systemów z tą luką jest na przykład, nie wiem, 500, no to wiemy, od których trzeba zacząć, na których udało się to po prostu wyeksploitować. Wtedy mamy zorganizowaną pracę, jesteśmy w stanie szybko reagować w tych miejscach, które są dla nas największą bolączką. Ponieważ kończy nam się troszeczkę czas, a jeszcze Marcin chce odpalić ankietę do Państwa w